Szanowni Państwo, ja Państwu chciałem powiedzieć, się podzielić taką refleksją, takim swoim doświadczeniem. Ja pamiętam, jak spotkałem pierwszy raz w życiu Maćka Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Wiecie Państwo, gdzie to było? To było pod domem Jaruzelskiego na Ikara, kiedy protestowaliśmy wszyscy przeciwko temu, że komunistyczny dyktator całe swoje życie nie został sprawiedliwie osądzony. To byli ludzie, którzy wtedy, mimo że tam wcale większości nie było, to nie było modne, ale to było ważne. To było świadectwo tego, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zawsze opowiadali się po stronie słabszych, po stronie prawdy i po stronie uczciwości w życiu publicznym. I proszę Państwa, to, o czym mówił pan minister Szefernaker, to jest naprawdę bardzo ważne. Przeczytajcie Państwo wyrok, który zapadł 20 grudnia. Wyrok skazujący na karę bezwzględnego pozbawienia wolności szefów policji antykorupcyjnej za to, że walczyli z korupcją. Tam to jest bardzo jasno opisane. Za coś, co jest de facto maksymalnie proceduralnym uchybieniem w sytuacji, w której wiedzieli, że dzieją się złe rzeczy, że dzieje się korupcja na szczytach władzy, oni się nie bali. Oni się nie bali i zrobili wszystko, żeby to udowodnić. I ludzie, którzy wtedy brali pieniądze i kradli i rozkradali polski majątek, ci ludzie zostali później skazani przez sąd. Dzięki pracy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy dzisiaj za to ponoszą najwyższą cenę. I szanowni Państwo, będziemy tutaj, aż ta sytuacja się nie wyjaśni, aż nie zatriumfuje sprawiedliwość, bo to jest w DNA naszej formacji i mogę zapewnić, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości tego nigdy nie odpuszczą. Dziękuję bardzo.